Komentarz do drugiego listu do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, werset drugi. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Fakt, że wierzący posiadali relację z Bogiem jako Ojcem oraz z Panem Jezusem Chrystusem, przynosił im także praktyczne korzyści. Ojciec i Syn mają o nas staranie. Paweł życzył Tesaloniczanom łaski i pokoju, wiedząc, że obie te rzeczy można otrzymać jedynie z nieba. Potrzebujemy ich co prawda na ziemi, ale wiemy dobrze, iż są to błogosławieństwa niebiańskie. W przeciwieństwie do pierwszego listu, rozdział pierwszy, werset pierwszy, Paweł podaje tutaj źródło tych błogosławieństw. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, łaska wam i pokój. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Paweł nie życzył adresatom listu ani szczęścia, ani bogactwa, ani też zdrowia i powodzenia. Choć z pewnością ich zewnętrzne powodzenie nie było mu wcale obojętne, to jednak wiedział dokładnie, że są inne rzeczy, których Tesaloniczanie potrzebowali o wiele bardziej. Dlatego życzenie łaski i pokoju, pomimo częstego występowania w listach, nie jest zwykłym wyrazem uprzejmości, lecz serdecznym życzeniem nadawcy. Również apostoł Piotr wiedział, iż nasze odczuwanie łaski i pokoju nigdy nie będzie zbyt wielkie i że będziemy wzrastać w tym przez całe nasze życie. Dlatego w obu swoich listach pisze: łaska i pokój niech się wam rozmnożą. 1 Piotra 1:2. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. 2 Piotra 1:2. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Nie bez powodu łaska i pokój często występują razem. Co więcej, nie bez przyczyny łaska występuje tutaj na pierwszym miejscu. Pomyślmy o zasadzie przyczyny i skutku. Większa świadomość łaski prowadzi do intensywniejszego odczuwania pokoju. Tak jest już wtedy, gdy grzesznik doświadczy zbawiennej łaski Bożej. Łaska ta oferuje mu zbawienie, czego skutkiem jest pokój z Bogiem. Nie inaczej dzieje się w praktycznym życiu wierzącego. Im więcej czerpiemy z pełni łaski Bożej, tym więcej pokój Boży wypełnia nasze serca. W łasce znajdujemy zaspokojenie, czego skutkiem jest pokój w sercu. O tym mógł myśleć apostoł Paweł, pisząc słowa pozdrowienia. W dalszej części listu apostoł powraca do tego tematu. Myśląc o łasce w rozdziale 2, werset 16 i 17, pisze: a sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze. Tutaj łaska przedstawiona jest jako źródło pociechy i nadziei. Również i tym razem powiązana zostaje z osobami bóstwa. W rozdziale 3, werset 16 mowa jest o pokoju, a sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Znamy nie tylko wewnętrzny pokój, lecz znamy także Pana pokoju. Nasze wyczulenie na łaskę i pokój nigdy nie jest dostatecznie wielkie. W naszym życiu potrzebujemy tego każdego dnia, niezależnie od okoliczności.
biorąc pod uwagę fakt, że list ten w szczególny sposób zajmuje się Dniem Pańskim, warto zauważyć, iż już we wstępie apostoł wskazuje dwukrotnie na jego prawo do sprawowania władzy, nazywając go Panem. Już dzisiaj jest on Panem wierzących i już wkrótce publicznie udowodni w swoim dniu, że Bóg uczynił go nie tylko Chrystusem, ale także Panem. Co czytamy w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, 36 werset. Niech wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Tytuł Pan, język grecki kurios, musiał wywrzeć głębokie wrażenie na wierzących Tesaloniczanach bez względu na to, czy byli żydowskiego, czy też pogańskiego pochodzenia. Dla człowieka, który wyrastał w judaizmie, był on wyraźną aluzją do starotestamentowego imienia Jahwech. Myśl o tym, że jemu należy się pierwsze miejsce, nie była Żydom obca. Dla liczniejszej jednak części zboru w Tesalonice, na którą składali się wierzący wywodzący się z pogaństwa, tytuł Kyrios kojarzył się wyłącznie z rzymskim cesarzem. Jedynie on miał prawo, aby się tak nazywać. Jednak Tesaloniczanie już podczas pierwszych odwiedzin trzech misjonarzy nauczyli się, że jest inny król, Jezus. Dzieje Apostolskie 17:7. A Jason ich przyjął. Wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus. Fakt ten, który także w pierwszym liście często stał na pierwszym planie i powinien mieć wielki wpływ na praktyczne życie wierzących, tutaj we wstępie jest jeszcze raz przywołany im na pamięć. Jest to fakt, o którym i nam nie wolno zapominać i z którym zawsze powinniśmy się liczyć.